Witamy Państwa bardzo serdecznie. W tym wydaniu TV13 będziemy mówić tylko o dniu otwartym, który zostanie zorganizowany 5 marca. Przedstawimy informacje, które mamy taką nadzieję pomogą wszystkim szóstoklasistom dokonać właściwego wyboru. A tym wyborem będzie właśnie zapisanie się do gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Witają Państwa Oliwia Tatarkiewicz oraz Julia Oleśkiewicz. Na początku zapraszamy naszych widzów do obejrzenia wywiadu z dyrektorem naszej szkoły, panem Maciejem Wawrzaszkiem. Rozmawiała z nim Natalia Korbiak z klasy 3 C. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiam z dyrektorem 13, panem Maciejem Wawrzaszkiem. Panie dyrektorze, niebawem do naszej szkoły przyjdą szóstoklasiści, aby podczas dnia otwartego zapoznać się z ofertą gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Będziemy starali się przekonać ich do tego, aby zapisali się do naszej szkoły. Moje pierwsze pytanie. Co zyskają uczniowie klas szóstych w momencie, gdy zdecydują się na naukę w naszym gimnazjum? Po pierwsze, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich szóstoklasistów, którzy wiążą swoją przyszłość edukacyjną z naszym gimnazjum, aby nas w tym dniu otwartym zechcieli odwiedzić. Bo rzeczywiście dużo się będzie działo i wiele rzeczy będziemy mogli im tutaj przedstawić, przybliżyć. A te korzyści, o które pytasz, no myślę, że są widoczne już w samej nazwie szkoły. Nasza szkoła jako jedyne gimnazjum w Częstochowie, jako nieliczne w rejonie, w województwie, jest gimnazjum, jest szkołą z oddziałami dwujęzycznymi. Co to znaczy? To znaczy, że w naszej szkole kształcimy umiejętności językowe na lekcjach nie tylko języka angielskiego i niemieckiego, ale również na innych przedmiotach. Sama wiesz, że język angielski jest realizowany u nas w szkole na biologii, na chemii, na informatyce, a język niemiecki jest realizowany na fizyce, na biologii i na geografii. Dzięki tej możliwości, dzięki temu, że my jesteśmy takim wyjątkowym gimnazjum, nasi uczniowie doskonale radzą sobie w zakresie tych umiejętności językowych. Nie mają kłopotu z wyjazdami zagranicznymi, nie mają kłopotu z komunikowaniem się z kolegami, koleżankami z zagranicy. Te umiejętności językowe są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Moje drugie pytanie. Czy w gimnazjum nr 13 kształci się skutecznie? No myślę, że tak. Sama mogłabyś odpowiedzieć na to pytanie, a znając Cię chociaż troszkę, wiem, że jest to rzeczywiście dobra droga, dobra szkoła i chyba sama czujesz, że do tego następnego etapu jesteś już dobrze przygotowana jako uczennica trzeciej klasy. Ale też świadczą o tym, że pracujemy skutecznie wyniki, dowody. Takim dowodem jest na przykład to, że od wielu, wielu lat jesteśmy szkołą sukcesu, że w rankingach szkół gimnazjalnych tych częstochowskich jesteśmy stale na wysokiej, czołowej pozycji. A w roku ubiegłym uzyskaliśmy drugi wynik w Częstochowie, stale podnosząc się w tej rywalizacji, jeśli chodzi o punkty uzyskiwane przez naszych uczniów podczas egzaminów gimnazjalnych. Jestem przekonany, że to, co robimy, jest dobrą pracą i jest skuteczne, bo świadczą też o tym rodzice i opinie, które pojawiają się na nasz temat. My nie mamy raczej problemów z rekrutacją i naborem uczniów. Do nas rodzice i uczniowie się garną. Z tego się cieszymy, ale jednocześnie staramy się ciągle poprawiać wszystkie niedoskonałości, które nam się zdarzają. Co jeszcze Pana zdaniem decyduje o tym, że 13 to wyjątkowe gimnazjum? Tutaj myślę, że też znasz odpowiedź na to pytanie. Klimat. Klimat w naszej szkole jest wyjątkowy i sama pewnie każdemu koledze, każdej koleżance będziesz umiała powiedzieć, że w szkole oprócz
tych fajnych wielu rzeczy, które się tutaj robi, obejmujących sprawy patriotyzmu, tradycji narodowych, kultury narodowej, te wszystkie przedstawienia, akademie, jasełka, dyskoteki, spotkania, praca na rzecz szkoły, że to jest wszystko nasze, że to nie jest jakaś tam szkoła, tylko nasza szkoła. I jestem przekonany, że każdego z chętnych uczniów, chętnych kandydatów do naszej szkoły byś o tym umiała zapewnić. Ja sądzę, że ten klimat jest zbudowany dzięki temu, że wszyscy i uczniowie z rodzicami i nauczyciele i mam nadzieję, że też dyrekcja myślą o naszej szkole jak o własnym domu. I to sprawia, że my tutaj wszyscy czujemy się tak jak we własnym domu i o ten dom dbamy, staramy się, żeby był piękniejszy, ładniejszy i ten klimat sprawia, że my jesteśmy szkołą wyjątkową. Dziękuję za rozmowę. Gimnazjum nr 13 jest jedyną szkołą w mieście, która posiada klasy dwujęzyczne. Co to znaczy? W tych klasach uczniowie uczą się niektórych przedmiotów, takich jak biologia, geografia, fizyka czy też informatyka w języku niemieckim oraz angielskim. Zawsze do tych klas jest sporo chętnych. Jak wygląda nauka w klasach dwujęzycznych oraz czy uczniowie są zadowoleni ze swojego wyboru? Te pytania zadaliśmy naszym kolegom i koleżankom z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Odpytywała ich Laura Barberis z klasy trzeciej A. Drodzy widzowie TWI 13, dzisiaj porozmawiam z gimnazjalistami z klas dwujęzycznych. Odpowiedzą na pytania, dlaczego postawili na nauczanie bilingualne i czy są ze swojego wyboru zadowoleni. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania, co powiedzieli mi Nikodem Buszko z klasy pierwszej A, Monika Wadowska z klasy drugiej A i Natalia Cyran z klasy trzeciej A. Moja starsza siostra chodziła do tej szkoły, więc mogłem się jej poradzić w kwestii wyboru. A poza tym klasa dwujęzyczna to inwestycja w przyszłość, a ja chciałbym się dostać do dobrego liceum. Bardzo się cieszę, że dostałem się do tej szkoły. Mam tutaj grono wspaniałych kolegów, na lekcjach panuje miła atmosfera, a zajęcia sportowe w tej szkole to naprawdę wielki plus. Dziękuję. Do klasy dwujęzycznej chodziła moja kuzynka, jak również moja siostra. Obydwie były bardzo zadowolone, dlatego też wybór dla mnie nie był trudny. Bardzo dużo nauczyły się języka angielskiego. Poza tym moja klasa jest bardzo miła i wszyscy się ze sobą dogadują. Dziękuję. Zdecydowałam się na nauczanie dwujęzyczne głównie dlatego, że po prostu lubię uczyć się języków. Zawsze mi to sprawiało przyjemność. I myślę też, że to znajomość właśnie więcej niż jednego języka bardzo się przydaje w dorosłym życiu. No, będę też miała większą szansę na dostanie się do dobrego liceum. A czy jestem zadowolona? Oczywiście, że tak. Mam tu kilku z naprawdę zaufanych przyjaciół. W szkole panuje miła, sympatyczna atmosfera. Także osobiście naprawdę bym szkoły poleciła. Dziękuję. Uczniowie naszej szkoły startują w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Z sukcesami. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu osoby, które zakwalifikowały się do trzecich etapów konkursów przedmiotowych z języka angielskiego i fizyki. Są to Marysia Mak z klasy pierwszej A i Stanisław Dudek z klasy trzeciej A. Rozmawiała z nimi Laura Barberis. Są ze mną tegoroczni finaliści konkursów przedmiotowych z języka angielskiego Marysia Mak i z fizyki Stasiu Dudek. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w konkursie? No tak naprawdę to od dzieciństwa uczę się języka angielskiego i brałam udział w wielu konkursach w szkole podstawowej, a tym razem chciałam spróbować swoich sił w gimnazjum. Też interesuję się fizyką, dlatego również zdecydowałem się na taki konkurs, a w dodatku daje on duże możliwości do liceum. Rozumiem. Jak wyglądają Wasze przygotowania do trzeciego etapu? No, dużo czasu spędzam z nauczycielem języka angielskiego, z panią Konopą, ale też korzystam z innych źródeł, oglądam telewizję angielską, czytam książki, także dużo tego jest. Ja przede wszystkim pracuję z książkami, ale również rozwiązuję zadania z panią Latacz.
No i również wykonuję jakieś doświadczenia, które pomagają mi zrozumieć dany dział. Dziękuję. Na tym kończymy nadzwyczajne wydanie TV13. Wszystkich szóstoklasistów i ich rodziców oczywiście serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty. Przypominamy, odbędzie się on 5 marca. W programie m.in. lekcje dwujęzyczne, chemia i biologia w języku angielskim oraz fizyka i geografia w języku niemieckim. Zaplanowaliśmy także konkursy z nagrodami z języka angielskiego i niemieckiego. Będzie także część artystyczna, podczas której zaprezentują się nasze szkolne talenty. Początek o godzinie 16. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.gimnazjum13.com. Żegnają się z Państwem Julia Oleśkiewicz oraz Oliwia Tatarkiewicz.